Wydawnictwo World Audio Publishing International przedstawia Tony manieri. Zbędni. Przekład Karolina Ancerowicz Czyta Wojciech Żołądkowicz. Odległość między Malmę a lund jest równa obwodowi ziemi pomniejszonemu o 18 kilometrów. Rozdział pierwszy. Dlaczego dopiero teraz dzwonisz? Cały kurwa dzień tu na ciebie czekam, jakie masz dla mnie zadanie? Skontaktuj się z Markiem Jansonem Ritterem i wytłumacz mu, że należałoby uregulować długi wobec mojej organizacji najlepiej w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Do tego czasu nie chcę od ciebie ani twoich ludzi słyszeć ani słowa. Szczegóły przekażę Ci Kopenhaga skończył ci się czas już przecież mówiłem musisz to załatwić inaczej wolałbym żebyś ty się tym zajął awarant czy ja słyszę groźbę panie awadi cóż za popis spostrzegawczości odpowiedział lodowato zimny głos zadziwiasz mnie słuchaj co ci teraz powiem od tej chwili sam zajmujesz się swoimi problemami mam nowy kontakt zawodowiec zupełnie inna liga Rozumiem, pozwolę więc sobie tylko przekazać, że niefortunnie by wyszło, gdybyś nie wywiązał się z naszej umowy. Byłbym wtedy zmuszony wyciągnąć konsekwencje. Daj Sesiana z tą całą mafijną gadką, Awadii. I proś swojego Boga, żebyś mnie już nigdy nie spotkał, bo cię wybebeszę i uduszę twoimi własnymi flakami. Urmas Awarant się rozłączył, jeszcze raz sprawdził, czy obydwa magazynki są pełne i szybkim ruchem zasunął zamek nylonowej torby. W pokoju obok dochodził cichy pomruk rozmów Rosjan, ale gdy otworzył drzwi, ucichli i spojrzeli na niego. Siedzieli nieruchomo i czekali na następny ruch Łotysza. Awarant z uśmiechem przyjrzał się trzem mężczyznom. W ciągu kilku godzin przynajmniej jeden z nich straci życie, a przy dobrych wiatrach wszyscy trzej. Komisarz Mikel Stanic wziął głęboki oddech i oparł czoło o chłodną szybę. Całą wieczność już stał w tej mdłożółtej sali konferencyjnej, czekając, aż zadzwoni telefon, to znaczy telefon hultkwista. Inspektor kazał zablokować wszystkie wyjścia z hotelu, a gdy tylko nastąpi połączenie do akcji, wkroczy grupa policjantów, ukrywających się teraz w podziemiu. Stanic bawił się parą wodną, która skraplała się na szybie, gdy powoli robił wydech. Jeśli tylko wypuszczał powietrze przez nos, wyraźnie widział skaczące w budynku naprzeciwko kobiety. Dostrzegał nawet markę każdego stroju treningowego. Ale jeśli otworzył usta i na zewnątrz wydostało się ciepło, postacie powoli znikały w delikatnej mgle. Przesunął czoło odrobinę w prawo, żeby mieć lepszy widok. Zadziwiająca jest ta ich pomysłowość uznał gdy trenujące kobiety na polecenie instruktorki przerwały ćwiczenia prawdopodobnie pragną jedynie trochę lepszej sylwetki, na przykład płaskiego brzucha, a jednak kombinują jak koń pod górę próbując wymyślić coś nowego i ekscytującego, żeby trening nie był nużący, albo nie daj Boże niemodny. Chwilę później cała ósemka stała w rzędzie, każda kobieta z krótką sztangą w dłoniach. Na kolejny sygnał zaczęły podskakiwać i kucać z wyciągniętymi przed siebie ciężarkami. Zakrawało to na masochizm może chociaż muzykę mają dobrą, pomyślał Stanic i odwrócił się od okna. Kiedy w 1957 roku ukończono budowę kompleksu Spineriet w centrum Malmö, był to największy budynek całej Skandynawii. Ogromny pięciokondygnacyjny moloch budził spore zainteresowanie, nie tylko ze względu na swój rozmiar. Z zewnątrz był typowym przedstawicielem swojej epoki. Na fasadach zamontowano rzędami wielkie prefabrykowane płyty, a poza parterem i tarasami na dachu ze wszystkich stron wyglądał tak samo. Dla mieszkańców miasta w tamtych czasach musiało to być coś zupełnie nowego, a niewątpliwie najbardziej w oczy rzucały się tarasy. Główny budynek okalała wąska dobudówka, w której mieścił się hotel Arkaden. Na otwartych przestrzeniach po obu stronach środkowego budynku zasadzono roślinność, która zdążyła się już przeobrazić w wyjątkowo piękne ogrody. Hotel Arkaden nadał nazwę całemu blokowi, a dzięki dużej restauracji Dancingowi stanowił prawdziwe centrum życia towarzyskiego Malmö. Recepcja hotelu znajdowała się na parterze, ale wszystkie sto siedemdziesiąt pokoi i apartamentów na wyższych poziomach. Dancing już dawno zamknięto, a hotel należał obecnie do międzynarodowej sieci, ale nadal zaliczał się do najpopularniejszych w mieście. Siedem godzin temu zabezpieczono jego cztery sale konferencyjne, pół piętra nad recepcją. W jednej z nich zebrała się grupa śledcza z Komendy Okręgowej Policji Kryminalnej. Stanic tkwił przy oknie, a pozostałych czterech policjantów siedziało przy wielkim stole konferencyjnym. Hultkwist zajął miejsce u jego szczytu i teraz próbował się skupić na porządkowaniu ogromnego stosu wydruków, odręcznych notatek i zwitkach papieru faksowego. Nie da się zaprzeczyć kawał z niego chłopa, pomyślał Stanic i uśmiechnął się ironicznie, obserwując narastającą irytację inspektora. Ten z pomrukiem niezadowolenia zgarnął wszystkie papiery w kubkę i błyskawicznym ruchem poprawił okulary na nosie. Niezły refleks jak na pięćdziesięciolatka, skonstatował stanic, siadając na drugim szczycie stołu naprzeciwko swojego szefa. Jest jeszcze kawa? Dalewi traptem wstał i chwycił za termos. Potrząsnął nim z irytacją i jęknął głośno. Gdzie podziała się ta baba? Stanic nie dogadywał się z tym niechlujnym sztokholmczykiem. Od kiedy tylko poznali się kilka lat temu, współpraca im się nie układała. Według Stanica wynikało to z faktu, że Dalewit zawsze chciał być największym kozakiem wydziału. Wprawdzie był niemal o głowę wyższy, ale obaj wiedzieli, jak rozstrzygnęłoby się starcie między nimi, gdyby kiedykolwiek do niego doszło. Mikel Stanic nie był ani szczególnie wysoki, ani muskularny, ale nie było wątpliwości, że twarda z niego sztuka. W zdobyciu ugruntowanej reputacji tak w policji, jak i w miejscowym półświadku, nie przeszkadzały też z pewnością jego włoskie korzenie. Dalewit nie otrzymał żadnej odpowiedzi, więc zdecydowanym krokiem opuścił salę, żeby rozmówić się z panią z obsługi hotelowej. Stanic potrząsnął głową i napotkał spojrzenie swojego partnera. Malmström uśmiechnął się i przewrócił oczami. Pracowali razem od czterech lat i Stanic naprawdę doceniał towarzystwo swojego inteligentnego kolegi. Mimo, że rok wcześniej popełnił poważny błąd w ocenie sytuacji, przez co pomógł dwóm podejrzanym wyjechać z kraju, cieszył się dużym uznaniem szefa. Ze wszystkich członków grupy dochodzeniowej to Malmström był z pewnością obdarzony najbardziej lotnym umysłem i już kilkukrotnie przyczynił się do rozwiązania skomplikowanego śledztwa. Żaden był z niego twardziel, ale to właśnie stanic cenił w nim najbardziej. W komendzie okręgowej policji kryminalnej w Malmę pracowało aż za dużo twardzieli. Piątym mężczyzną w grupie był Bengtson. Jako jedyny nie skończył jeszcze trzydziestki i pracował z nimi od niedawna. Na swój oryginalny sposób wyglądał jakby urwał się prosto z lat sześćdziesiątych z tymi swoimi okularami w grubych oprawkach i zabawnymi krawatami. Bengtson był zawsze pod krawatem, niezależnie od tego czy akurat siedzieli w gęstych krzakach w parku, czy mieli odprawę na komendzie. Dziś założył swój ulubiony, zrobiony na szydełku z brązowo-pomarańczowej włóczki z frędzelkami na dole. Był wyjątkowo brzydki, ale pasował do nylonowej koszuli. Dalewit wkroczył do sali z termosem w dłoniach, po czym podśpiewując zajął miejsce za stołem i nalał sobie kawy. Hultkwist spojrzał na niego i głośno chrząknął. Dalewit natychmiast przestał nucić. Inspektor zdjął okulary i wstał. Dobra, więc facet nazywa się Urmas Awarant. urodził się na Łotwie, w mieście Dyneburg niedaleko granicy z Białorusią, ale od najmłodszych lat spędzał dużo czasu w Mińsku. Tam zorganizował sobie przestrzeń na swoją działalność, a w ciągu ostatnich czterech lat stworzył także pokaźną sieć poza granicami kraju, przede wszystkim na Węgrzech, gdzie nawiązał kontakt z Robertem Karingamem, Irlandczykiem, którego już bardzo dobrze znamy. Zaopatruje połowę Europy Środkowej w fenmatrezynę, znaną tu też pod nazwą preludin albo po prostu jako luksusowa amfetamina, ponieważ odurza na dłużej. Bardzo popularna wśród młodzieży, dodał z ponurą miną. Irlandczyk ma na koncie długą serię przestępstw i jest podejrzany m.in. o zabójstwo dwóch młodych osób w Holandii, a do tego ma całe zastępy autostradowych mrówek i w ten sposób przemyca papierosy na wyspy brytyjskie. Jest śliski jak węgorz i sam nigdy nie został aresztowany. Urmas Awarant dorobił się majątku na dystrybucji narkotyków na swoim terytorium, a teraz rozszerzył asortyment o wszelkiej maści broń palną. Na pierwszy rzut oka wydaje się to raczej zbiegiem okoliczności, gdyż w znanych nam przypadkach chodziło o małe serie o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu. Prawdopodobnie zaproponowano mu broń jako zapłatę przy jakiejś większej transakcji, a teraz próbuje bawić się w jednej piaskownicy z dużymi chłopcami z Europy. Jednak na początku tego tygodnia jego ambitne plany pokrzyżował doskonale przeprowadzony nalot fińskiej policji. Z powrotem założył okulary do czytania i przekartkował raport. Po szeroko zakrojonych pracach zwiadowczych Finom udało się zatrzymać dostawę 360 czeskich pistoletów maszynowych Skorpion Mod 61. Awarant wysłał transport ciężarówką przez Rosję, a kiedy przekroczyli fińską granicę turza i matrą, złapała ich policja. Skorpion przypomina kałasznikowa, ale jest mniejszy i wygodniejszy w użyciu, powiódł wzrokiem pozebranych i kontynuował. Niestety Awarant umknął i zdołał przedostać się przez Bałtyk. Podobno w Sankt Petersburgu wsiadł na pokład niewielkiego statku. W Szwecji prawdopodobnie zadbali o niego sojusznicy, ale ze stolicy nie przyszła jeszcze żadna konkretna informacja, ani jednego zdjęcia, więc w tym momencie możemy tylko mieć nadzieję, że to właśnie on przerwał na chwilę i westchnął. Mimo to mają tam pewność, że awarant zmierza na południe i zatrzymał się u nas w Malmę, chociaż nie wiem, jak do tego doszli. Ale albo to on, albo ktoś nas nieźle wyrolował. W każdym razie koleś siedzi w pokoju 143 w apartamencie prezydenckim tutaj na tarasie razem z dwoma Rosjanami, Siergiejem Bukinem i Władimirem Eisenbergiem, reketierami ze Sztokholmu. Naprawdę twarde sztuki, jak rozumiem. Inspektor policji kryminalnej powoli zdjął okulary i starannie wyczyścił je serwetką. Razem z naszym chłopakiem. Taką mamy nadzieję. Stanic pochylił się do przodu. Kiedy będziemy wiedzieć na pewno? Jak tylko zadzwoni telefon. Ruskich jesteśmy pewni, ale awaranda nie. Jeśli to nie on, sporo osób będzie miało wiele do wyjaśnienia, chociażby ci ze Sztokholmu, dodał, patrząc surowo na dalewida. Bengtson stłumił ziewnięcie i zerknął na zegar. Piętnaście po trzeciej i żadnych widoków na lunch. Pogładził się po koszuli na piersi i wystudiowanym ruchem poprawił krawat. Ciężkie życie z tym hultkwistem. Urmas Awarant był bardzo zirytowany. Niedość, dość, że ci dwa estońscy idioci stracili w Finlandii trzydzieści ładunków, to jeszcze teraz utknął na tym szwedzkim zadupiu przez debila Aladiego. Dlaczego do cholery zgodził się zostać w malmę zamiast ruszyć prosto na południe? Ale teraz już dość ani jednego dnia dłużej. Nie miał zielonego pojęcia, z czego zapłaci teraz Irlandczykowi, ale to musiało poczekać. Wstał energicznie z fotela i podszedł do okna. Naprzeciwko znajdował się dwukondygnacyjny szeregowiec z ogródkami. W jednym z okien panoramicznych zobaczył starszą kobietę. Szła, trzymając w ramionach małego pieska. Zatrzymała się na chwilę, pogmerała trochę przy dużej roślinie doniczkowej, a następnie przeszła w inną część mieszkania i zniknęła mu z oczu. Poza tym nikogo nie widział. Siergiej i Władimir przyglądali mu się uważnie. Ci dwaj Rosjanie faktycznie okazali się ogromnie pomocni, mimo że suma ich ilorazów inteligencji nie była wyższa niż rozmiar kołnierzyka Waranda, ale wiedzieli, jak w razie konieczności przekonać ludzi do zmiany zdania. Władimirowi udało się nawet sklecić prosty plan ucieczki, gdy spotkali się w Nynesham tydzień wcześniej. A po dotarciu do Malme zdawało się, że policja zgubiła ślad. Teraz jednak zaczął naprawdę się denerwować. Siedzieli w pokoju hotelowym już prawie całą dobę, czekając na telefon od Aladiego. Wkrótce miał nadejść sygnał z Kopenhagi, a wtedy to naprawdę najwyższy czas się wynosić. Szwed, który wynajął dla nich pokój, zapewniał, że będą po drugiej stronie sundu zanim zapadnie wieczór. Ale awarant od początku miał złe przeczucia. To trwało zdecydowanie za długo. Za oknem jednak niczego nie widział. Odwrócił się do Szweda i w milczeniu zmierzył go wzrokiem. Było coś niesamowicie irytującego w tym blondynie, który teraz gapił się na niego z fotela. Z widocznym brzuszkiem, niemal przeźroczystą skórą i rzadkim jasnym wąsem przypominał Łotyszowi Albinosa, którego znał w młodości w Mińsku. Szwed, który podobno nazywał się Berne, nie poruszył się ani o milimetr. — Jesteście głodni? — zapytał w końcu. Awarant powoli pokręcił głową. — Nie, bo mogę zamówić coś do pokoju. Wyjaśnił szwed pokazując kartę z hotelowym menu dwóm rosjanom siedzącym na sofie obok. Spojrzeli zdziwieni na awaranda. Angielski nie należał do ich mocnych stron. Łotysz stał teraz przy Bernem. Szwed zaczął się nerwowo kręcić. Coś było z nim nie tak. Ewidentnie miał kontakt z ludźmi w Kopenhadze. Znał wszystkich trzech po imieniu, ale teraz trwało to zdecydowanie za długo. Nabrał ochoty, by zadzwonić na numer mieszkania w iszej, ale się powstrzymał. Policja deptała im po piętach, a on był tak głodny, że aż rozbolał go brzuch. Okej, okay, Berne. Zamów coś do jedzenia. Szwed sięgnął po telefon i otworzył menu na szklanym stoliku. Na co macie ochotę? Hamburgery, tarte, tosty? Awarant zesztywniał. Czy Szwed nie wydawał się zbyt podekscytowany tym zadaniem? Spojrzał mu prosto w oczy. Ja zadzwonię. Aha. A myślałem, że nie chcesz. Odłóż słuchawkę. Natychmiast. Rosjanie od razu zorientowali się, że atmosfera zgęstniała. Władimir pochylił się do przodu i poprawił wiatrówkę. Berne wstał i zaśmiał się. Spokojnie koledzy! Jasne, dzwoni jeśli chcesz! W końcu to twoje przedstawienie! Podszedł do okna. Po drodze poklepał Władimira po ramieniu i wyszczerzył zęby. Spokojnie, towarzyszu! Awarant dalej śledził go wzrokiem. Szwed nachylił się nad parapetem i zapalił papierosa. Ja w każdym razie chciałbym hamburgera. Awarant kiwnął powoli głową. Hamburger zrobił długą przerwę. Dlaczego nie dzwonią, Berne? Czy zapomniałeś mi o czymś powiedzieć? Szwed uniósł zaskoczony brwi. Ewidentnie go to uraziło. Ja o czymś zapomniałem? O co ci chodzi? Dlaczego nie dzwonią? — Nie wiem — potrząsnął głową i bezradnie rozłożył ręce. — Wiem tylko, że Duńczyk ma zadzwonić dwie godziny przed odjazdem. Pod hotelem wsiadamy do czarnego vana marki Chevrolet na szwedzkich blachach, a potem jedziemy prosto przez sąd. Twój kontakt spotyka się z nami po drugiej stronie. Na parkingu na Kastrup. To wszystko. — Na parkingu? — Szwed się wzdrygnął. Nie, przepraszam, chodziło mi o dworzec. Przejechał ręką przez włosy i niespokojnie się zaśmiał. Kurwa też się zrobiłem nerwowy od tego siedzenia. Dworzec, po lewej stronie. Awarant przez chwilę się zastanawiał, potem skinął głową w kierunku Rosjan. Rozluźnili się i coś mruknęli. Następnie łotysz wstał i poszedł do sypialni. Okej, okay, Berne, to zjemy już w Danii. Szwed wziął głęboki oddech i zacisnął powieki. Zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. W sypialni awarant wyciągnął z nylonowej torby pistolet maszynowy i szybko przykręcił tłumik. Teraz zaczyna się zabawa. W szeregowcu na przeciwległym krańcu dachu w tym samym momencie jeden z policjantów podnosił słuchawkę telefonu. Malutka starsza pani ciągle nerwowo kręciła się po kuchni z psem wtulonym w ramiona, mrucząc mu coś do ucha. Spokojnie, pani Esterberg, już niedługo koniec odebrano po pierwszym sygnale. Tu palm właśnie odebrałem wiadomość. To awarant inspektor Hultkwist odłożył słuchawkę i skinął w stronę grupy śledczej. Okej, okay, odłóżcie kanapki, bierzemy się do roboty. I do cholery nie zapomnijcie kamizelek. Stanic i Malmström weszli do windy, a pozostali zeszli po schodach do garażu. Stanic ostatni raz sprawdził pistolet i poprawił kamizelkę taktyczną. Pomóż mi z paskiem, Mike. Stanic stanął za Malmstremem i zapiął grubą taśmę z rzepem, podczas gdy jego partner nacisnął przycisk. Wziął głęboki oddech i obserwował zmieniające się czerwone cyfry na panelu między drzwiami windy. Stanic zauważył, że jest spięty. — Jak się ma, Hampus? Dawno go nie widziałem. Malmström się uśmiechnął. — Świetnie. Dostałem wczoraj od niego kurczaka. Sam zrobił go w przedszkolu. Skończył już cztery lata. Osiemnastego czerwca. Robi się z niego kawał chłopa. Jakiś wielki wyrósł. Może czas na kolejnego? Malmström westchnął i odwrócił wzrok od migających cyfr. — Może... Nie jestem pewien. Nettan się waha. Nie odpowiada jej moja praca. Wiesz, standard. Stanic kiwnął głową. Standard. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Malmströmowi zostanie niecały rok do zakończenia szkolenia, a potem może ubiegać się o jedną z posad administracyjnych i nie narażać się już na niebezpieczeństwa. Zostanie pewnie doskonałym szefem, ale to nie miało znaczenia. Stanic będzie za nim bardzo tęsknił. Typowe. Malmström wrócił do gapienia się na migające znaki. Co masz na myśli? Jeszcze jedna winda jedzie w dół, chyba środkowa. Chwilę później otworzyły się metalowe drzwi po lewej stronie. Stanic stał z boku za swoim partnerem i nie zauważył zagrożenia, aż zrobiło się za późno. Z wnętrza windy dobiegła krótka seria strzałów. Malmström poleciał do tyłu i uderzył w ścianę. Stanic wyciągnął pistolet i oddał dwa strzały, jednocześnie rzucając się w bok. Lustro w windzie eksplodowało odłamkami szkła za Władimirem Eisenbergiem, który upadł ciężko na podłogę, obficie krwawiąc. Drzwi zaczęły powoli się zamykać, a stanic z trudem wyciągnął nieprzytomnego Rosjanina. Broń została w windzie, która kontynuowała swoją drogę w dół. Potem dostrzegł Malmstrema. Siedział przy ścianie z opuszczonymi ramionami, ciężko oddychając szeroko otwartymi ustami. Podłoga pod nim szybko pokrywała się czerwienią. Stanic zauważył, że jego partner został trafiony w lewe udo. Malmström, kurwa mać! Stanic z trudem podszedł do przyjaciela i delikatnie położył go na zimnej kamiennej podłodze. Powiedz coś, gdzie cię boli? Malmström poruszył wolną ustami, ale nie wymówił ani słowa. Stanic wyciągnął krótkofalówkę. Hultkwist, Malmström został trafiony strasznie krwawi. Tamten skurwysyn schował się w windzie. Najpierw usłyszał trzaski w odbiorniku, a po chwili przełożony odpowiedział: Wezwij karetkę, zaraz tam będę. Oczy zapiekły stanica od kropel potu, a wzrok mu zmętniał, gdy wybierał numer. Halo, postrzelony policjant w hotelu Garden. Silne krwawienie z uda. Przyjedźcie jak najszybciej. Gorączkowo potarł sobie twarz i pochylił się nad Malmstremem. Nie denerwuj się, przyjacielu. Wszystko będzie dobrze. Karetka już jedzie. Balmstrem oddychał ciężko i zdawał się tracić przytomność. Stanic zrzucił kamizelkę i zdjął swój gruby sweter. Zwinął go w kulkę i delikatnie podłożył pod głowę partnera. Wtedy dostrzegł, że spodnie kolegi są całkowicie przesiąknięte krwią. Wstał i przebiegł w dół wąskimi schodami prowadzącymi do wejścia. Po drodze spotkał recepcjonistkę, która na widok policjanta podskoczyła z przerażenia w bok. Co, co się stało? Słyszałam. Apteczka. Szybko. Recepcjonistka wskazała na otwarte drzwi do biura, a Stanic ściągnął ze ściany zielony plastikowy pojemnik. Chwilę później był już na górze przy dwóch rannych mężczyznach i wysypywał zawartość pudełka na podłogę. Chwycił za gruby zwój bandaży i kucnął obok kolegi. Ten wciąż krwawił obficie, więc Stanic delikatnie podniósł jego nogę, aby założyć opatrunek jak najbliżej rany. W tym samym momencie Hultkwist wbiegł po schodach z wyciągniętą bronią. Stanic? Co z nim? Źle, cholernie krwawi. Gdzie jest karetka? Stanic był tak wściekły, że się trząsł. Ledwo zdołał zawiązać supeł na śliskiej tkaninie opatrunkowej. Hultqvist oparł się na kolanach i położył dłoń na czole malmstrema, Zlany zimnym potem. Gdzie go trafili? — W nogę. Udo chyba. Skurwysyn nas zaskoczył. Hultqvist podszedł do Rosjanina i sprawdził puls na tętniącej szyi. — Eisenberg nie żyje. — Kto strzelał? Ja. Gdy karetka pojawiła się kilka minut później, Malmström był nadal przytomny. Kobieta po trzydziestce odepchnęła stanica i razem z ratownikiem medycznym badała rannego. Drugi ratownik stwierdził, że Rosjanina nie da się już uratować. – Krwotok tętniczy, podaję kroplówkę – Ratowniczka sprawnie wbiła igłę w grzbiet lewej dłoni Malmströma, podczas gdy ratownik podał jej mocny bandaż. Przecięła gazowy opatrunek stanica i rozdarła tkaninę spodni. Strumień krwi tryskał z dziury po kuli, a ona szybkimi ruchami zawiązywała porządny opatrunek. Przeżyje? Głos stanica był ledwo słyszalny. Kobieta zerknęła na niego znato patrunku. Miejmy nadzieję, stracił dużo krwi, podała mu torebkę z kroplówką. Trzymaj, tylko wysoko. Pojadę z nim do szpitala, to była moja wina. Widziała cierpienie Stanica, podniosła się. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. No, jedziemy. Karetka gwałtownie skręciła w szeroką ulicę Amiral z Goten, a kierowca połączył się z intensywną terapią. Najwyższy priorytet rana postrzałowa, prawdopodobnie krwotok z tętnicy łudowej. Stan pacjenta się pogarsza. Odwrócił się i spytał: Ciśnienie krwi? Ratowniczka jeszcze raz sprawdziła wartości. Ledwie siedemdziesiąt na sto. Tachykardia. Pacjent nieprzytomny. Kierowca powtórzył wartości do nadajnika jednocześnie gwałtownie skręcając w Berg z Gotan stanic siedział tuż przy Malmstremie i mocno ściskał opatrunek serce biło mu w gardla a patrząc na nieprzytomnego przyjaciela miał wrażenie że to wszystko to koszmarny sen stanic noga wysoko nie zapominaj rozkazała pielęgniarka to co powiedziałaś co to znaczy w porządku z nim przez dźwięk syren mężczyzna ledwo słyszał swój głos Ciśnienie krwi jest bardzo niskie, puls też. Trzymamy kciuki. Zdobyła się na blady uśmiech, ale jednocześnie przyznała, że ciśnienie systematycznie spada. Zaraz potem ambulans ostro zahamował przy oddziale ratunkowym, otwarto tylne drzwi, a Stanic wyskoczył z pojazdu. Kiedy wwieźli Malmstrema do środka podszedł do nich lekarz, zatrzymał ich w pół ruchu i natychmiast zaczął ciąć nogawki rannego policjanta. Opatrunek był całkowicie przesiąknięty, a kiedy lekarz go uniósł krew, nie przestawała cieknąć. Arteria femoralis, wezwijcie Enerota. Siostro, proszę intubować, zabieramy go od razu. Pielęgniarka pobiegła do recepcji, żeby zadzwonić, podczas gdy inni w pośpiechu przewieźli Malmstrema do sali operacyjnej. Stanic zdążył dostrzec, jak pielęgniarka wsuwa plastikową rurkę od respiratora w gardło przyjaciela, zanim zamknięto drzwi. Potem zrobiło się cicho, podszedł do niego pielęgniarz. A pan w jakim jest stanie? Co? Dobrze. To znaczy ma pan krew na ubraniach, jest pan ranny? Stanic zdziwiony spojrzał na swoją koszulkę i zobaczył, że jest cała we krwi. Nie, to wskazał w kierunku sali operacyjnej. Młodszy mężczyzna szeroko się uśmiechnął i poklepał go po ramieniu. Proszę na razie usiąść. Partner jest w dobrych rękach. Doktor Nerot to nasz najlepszy chirurg naczyniowy, oświadczył i udał się w kierunku recepcji. W połowie drogi wyciągnął rękę i wskazał toalety. Tam może się pan umyć. W tym samym momencie otwarto drzwi do pokoju 143 w hotelu Garden. Policja! Wrzasnął Dalewit, a sekundę później rozbito szyby dwóch okien apartamentu. Wpadło przez nie dwóch policjantów z oddziału specjalnego, zeskoczywszy wcześniej z szerokiego tarasu. Szybko przeszukali wszystkie pomieszczenia. — Czysto! — zameldowano. Dalewit wszedł z bronią w gotowości. W apartamencie znaleźli tylko jednego mężczyznę. Na fotelu najbliżej drzwi siedział nieruchomo Berne Okeson. Gdy Dalewit nachylił się nad nim, dostrzegł w czole dziurę po kuli. Wziął głęboki oddech. Podniósł krótkofalówkę. — Tu Dalewit! Okeson nie żyje! Awarant zniknął! Gunnar Hultkwist nie mógł uwierzyć własnym uszom. Dwóch jego ludzi postrzelono praktycznie w tej samej chwili. Uderzył pięścią w samochód obok siebie tak, że przez garaż poniosło się echo. — A gdzie jest ten pieprzony awarant? bengtson podskoczył wystraszony hałasem i spojrzał z niepokojem w stronę hultkwista co się stało berneokeson nie żyje a awarant zniknął nie to niemożliwe szef śledztwa kontynuował rozmowę ostrożnie zejdźcie na dół jesteśmy na poziomie trzecim wysyłam stąd bengtsona z grupą pilnujemy wszystkich wind bez odbioru Wcisnął odbiornik w kieszeń kamizelki i zawołał czterech policjantów, którzy stali przy wyjściach z zachodniej strony budynku. — Berne Okeson, niektórzy z was go znali. — Nie żyje. Jeden z policjantów wzdrygnął się z zaskoczenia. — Okeson? Nie żyje? — Niestety. — Teraz bardzo uważajcie. Sprawcy są jeszcze w budynku. Prawdopodobnie spróbują wydostać się przez garaż. — Bengtson. Młody komisarz podbiegł w pośpiechu. — Wasza piątka idźcie w górę piętro po piętrze. Dalej wind przyjdzie z góry z jeszcze czterema ludźmi. Tylko ostrożnie. Nie chcemy więcej martwych policjantów. Inspektor kwist przez chwilę wiódł wzrokiem za podwładnymi, po czym zszedł na parter przez garaż. Spotkał patrol na student Gotan. — Inspektorze, znaleźliśmy to w jednej z wind. Policjant wyciągnął niewielki pistolet maszynowy. Tek dziewięć amerykański. Hultkwist kiwnął głową. Dobrze, schowaj go i miej oczy dookoła głowy. Sprawca nadal jest na wolności. Przeszedł pod blokadami i stanął na podwyższonym chodniku. Telefon Stanica ciągle nie odpowiadał. Pewnie, jak zwykle, zapomniał go włączyć. Zadzwonił więc na komendę. Tu hultkwist. Alarm strefowy. Postrzelono policjanta. Zamknijcie wszystkie drogi ewakuacji. Most, katamarany, poduszkowce, samoloty pełen zestaw! Urmas Awarant siedział skulony na podłodze pod oknem niewielkiego pokoju hotelowego. Dwukrotnie słyszał policjantów przebiegających korytarzem po drugiej stronie drzwi. Sądząc po tonie ich głosów musiało wydarzyć się coś poważnego. Prawdopodobnie znaleźli już swojego kolegę tajniaka, a może nawet złapali Eisenberga, co oznaczało, że czasu jest mało. Przechodząc za drugim razem, kierowali się w stronę głównych wind, a w ciągu ostatnich kilku minut nie dochodziły go żadne dźwięki. Pewnie mieli pełne ręce roboty z bukinem, pomyślał z uśmiechem. Idiota zgodził się zejść po schodach pod pretekstem, że lepiej się rozdzielić. Siedzieli w małym, jednoosobowym pokoju na drugim końcu budynku i z miejsca opracowali plan ucieczki. Awarant, widząc tłustego Rosjanina gramolącego się przez okno na dziedziniec, nie mógł powstrzymać śmiechu. Podczas krótkiego biegu przez ogród ziołowy do oszklonej klatki schodowej musiało go zobaczyć co najmniej pięćdziesiąt osób. Chwilę później Awarant uchylił drzwi na korytarz, rozejrzał się i stwierdził, że jest tam pusto. Szybko i bezgłośnie dostał się na drugi koniec długiego przejścia i kucnął. Czysto za rogiem dostrzegł windę towarową. Chwilę później stał już w niewielkim zagłębieniu tuż przy drzwiach. Na dźwięk sygnału, aż się wzdrygnął, ale kabina była pusta. Pośpiesznie wślizgnął się do środka i wcisnął guzik poziomu drugiego. Uśmiechnął się w zadowoleniu, obserwując zamykające się drzwi myślał o zwłokach szweda w apartamencie. Przynajmniej jedną rzecz zrobił dzisiaj dobrze. Kabina zatrzymała się gwałtownie, uderzyło go chłodne powietrze z garażu, nie dostrzegał żadnych ruchów. Awarant ostrożnie wyszedł z windy i nagle upadł na ziemię, jak długi. O Boże, przepraszam, nie widziałem pana. Łotysz błyskawicznie się podniósł i wycelował broń w twarz nieznajomego. Co? Ja nie chcąc? Nie wiedziałem. Mężczyzna podniósł ręce w powietrze, zataczając się w tył, aż oparł się o ścianę. Zaraz zacznie płakać. Twój samochód. Gdzie jest? Gdy nieznajomy powoli zdawał sobie sprawę, że ma szansę przeżyć ten incydent, wyciągnął kluczyki z kieszeni marynarki i wskazał niebieskie Audi. Awarant wziął kluczyki i machnął pistoletem w stronę windy. Mężczyzna wbiegł biegu zgięty w pół do środka, a gdy drzwi zaczęły się zamykać, opadł na podłogę jak suflet zanosząc się łzami Łotysz nie mógł uwierzyć własnym oczom Owszem słyszał, że skandynawowie są tchórzliwi, ale to chyba rekord świata W garażu nie było poza tym żywej duszy, więc po chwili przekręcił kluczyk w stacyjce Zanim drzwi sali operacyjnej otworzyły się w końcu, po prawie dwóch godzinach Stanic stał nieruchomo przy wielkim oknie, tak długo, że zdrętwiała mu prawa ręka. Teraz było już spokojniej. Godzinę wcześniej pojawiło się dwóch dziennikarzy i już od progu zaczęli zadawać mnóstwo irytujących pytań. Stanicowi w końcu udało się ich spławić informacją o konferencji prasowej na komisariacie następnego dnia rano. Obaj dobrze znali Stanica, wiedzieli więc, że nic z niego nie wyduszą, najwyżej im się oberwie, więc zadowolili się tym, co dostali. Zaczęło się ściemniać, a za okna słychać było śpiewającą głośno kuropatwę. Drgnął, gdy piękną ptasią pieśń przerwał stukot chodaków na kamiennej podłodze. Podszedł do niego pięćdziesięcioletni lekarz, jednocześnie zdejmując z twarzy białą maseczkę chirurgiczną. Wyciągnął rękę i się przedstawił. Hokan Eneroth, witam. Przeprowadziliśmy operację pańskiego współpracownika i wygląda na to, że na razie niebezpieczeństwo minęło. Na razie, Enerot wskazał Stanicowi sofę w poczekalni. Tak. Udało nam się zatrzymać krwawienie stętnicy łudowej, a to było kluczowe. Pozostałe rany postrzałowe nie są tak groźne. Policjant nie krył zdziwienia. Czyli trafiło go więcej kul? Lekarz kiwnął głową. Aż trzy, mój drogi. Jedna utknęła w kości łudowej, druga przebiła nogę tuż nad kolanem. Żadna nie spowodowała poważniejszych obrażeń, ale wygląda na to, że uratowała go kamizelka kuloodporna. Znaleźliśmy w niej jeszcze jedną kulę. Na środku klatki piersiowej. Zamilkł na chwilę, podczas gdy Stanic przyswajał tę wiadomość. Jak jednak mówiłem, bezpośrednie zagrożenie minęło. Teraz musimy zabrać go na badanie rentgenowskie i sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się kula, która uszkodziła pachwinę. Stanic podniósł wzrok. Nie znaleźliście jej jeszcze. Enerot powoli pokręcił głową. Niestety, wygląda na to, że znajduje się w jelitach. Czy to poważne? Tak, to poważne. Dolna część brzucha jest bardzo napięta. Wskazuje to na obecność gazów w jamie brzusznej, ale dowiemy się więcej po CT. Stanic spojrzał pytającym wzrokiem. Tomografia wyjaśnił lekarz, podnosząc się. Może skontaktujemy się z panem telefonicznie? Poczekam tutaj. To może trochę potrwać będę czekać. Enerut uśmiechnął się. Kontaktował się pan z rodziną? Stanic wstał z kanapy Anet jak mógł o tym zapomnieć zaraz się tym zajmę. Okej, okay. muszę lecieć na razie. Stanic wyciągnął z etui telefon komórkowy i włączył go. Miał sześć nieodebranych połączeń. Teraz to bez znaczenia. Najpierw musiał wykonać najtrudniejsze połączenie w swoim trzydziestotrzyletnim życiu. Minęło dziesięć minut, zanim zebrał się na odwagę. Początkowo sądził, że zapomniał numeru, ale nie miał takiego szczęścia. Odebrała po pierwszym sygnale, mimo że było już po dziewiątej. Może Hampus zdążył zasnąć. Może coś przeczuwała. Anet, tu Mikel Stanic. Co się stało? Gdzie jest Torbiern? W jej głosie słyszał troskę. Jest y, kompletnie zaschło mu w gardle, a słowa nie chciały przejść mu przez usta. Jest tutaj, na oddziale intensywnej terapii. O Boże, to nie może być prawda! Nie, Anet, to nie tak. To znaczy jest w porządku, chociaż zaraz będę, rozłączyła się, a Stanic przez dłuższy czas siedział nieruchomo patrząc na telefon w dłoni, który zaraz zadzwonił. Mężczyzna wzdrygnął się od tego okropnego sygnału. Halo, Anet? Po drugiej stronie kaszlnął hultkwist. To ty, Stanic? A tak tak. Myślałem jak z nim? Stanisław wstał i podszedł do okna. Teraz śpi, ale lekarze twierdzą, że wydobrzeje. Trafiły go cztery kule. Kamizelka była ratunkiem, ale jedna z pozostałych trafiła niestety w czułe miejsce. Przeszła przez pachwinę. — Operowali go? — Tak. Raz. Pewnie czeka go jeszcze jeden zabieg. Nie znaleźli pocisku. — Kurwa mać, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. — Macie go? — Jeszcze nie, ale to kwestia czasu. Szef grupy śledczej wziął głęboki oddech. Zastrzelił Okesona. Stanic zadarł głowę do tyłu i z wściekłością złapał się za włosy. Co za syn, Jak tylko go dorwę... Lepiej zostań z Malmstremem. Będzie cię potrzebował, gdy się obudzi. Ale jego żona może przyjść w każdej chwili, a wtedy lepiej... Hultkwist znowu mu przerwał. Był oazą spokoju, a kiedy mówił stanic, zrozumiał, że dalsza dyskusja nie ma sensu. Nią też się zajmij. Na pewno ma wiele pytań, na które tylko ty możesz jej odpowiedzieć. Mam tu dość ludzi, więc nie martw się o Awaranda. Zaraz go dopadniemy. Hultkwist miał rzecz jasna rację. Ale na samą myśl o wyjaśnieniu Anet, dlaczego dopuścił, by jej mąż został postrzelony na jego oczach, Stanicowi zakręciło się w głowie. Malmström był przecież jego najlepszym przyjacielem, a teraz leżał tutaj poważnie ranny, być może umierający. Dobrze, zadzwoń, jeśli coś się stanie. Ty też i nie wyłączaj telefonu. Stanic wszedł do łazienki i puścił w kranie zimną wodę. Oparł się całym ciężarem o zlew i wbił spojrzenie w lustro. Oczy miał przekrwione, i nagle poczuł, jak okropnie jest zmęczony. Gdy wziął głęboki oddech, pojawiły się łzy. Całe jego ciało wypełniło niewysłowione cierpienie, i gdyby nie trzymał się mocno umywalki, zsunąłby się na podłogę. Jak mógł do tego wszystkiego dopuścić? pochylił się nisko i włożył głowę pod strumień lodowatej wody. Ochlapał całą łazienkę, poczuł też, że woda spływa mu po plecach. Pod wpływem szoku trochę wybudził się z letargu i zaczął myć ręce śmierdzącym mydłem w proszku. Dziesięć minut później stał przed wejściem i palił papierosa. Ona zaraz się tu pojawi. Powietrze było świeże i rześkie, a chudy mężczyzna cieszył się przyjemnym wieczornym spacerem przez Hypovslikan, znane wśród okolicznych mieszkańców również jako miasto profesorów. Ekskluzywna dzielnica domów jednorodzinnych tuż na wschód od ścisłego centrum Lund powstała w ciągu 40 lat na przełomie XIX i XX wieku i w zasadzie uniknęła inwazji masowych inwestycji lat 60. postępowych architektów i innowatorów z ratusza. Dzielnica była od początku zamieszkana przez akademicką elitę uniwersytetu. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach zwyczajnym ludziom pozwolono na wstęp do tego świata. Ulice okalały wspaniałe budowle w stylu secesyjnym włoskiego renesansu, gotyku i barokowej architektury dworskiej, a z każdą z nich związana była jakaś fantastyczna historia. Miasto profesorów naprawdę go zachwycało. Mężczyzna zatrzymał się na chwilę przy ulicy Fingotan i uśmiechnięty spojrzał w kierunku wspaniałego domostwa profesora Sednera w angielskim stylu tudorskim. Wysoka biała willa z dumnie prezentującym się dachem mansardowym przywoływała radosne wspomnienia z dzieciństwa. Jako dziecko bawił się często w bujnym ogrodzie na tyłach podczas licznych przyjęć, na których zawsze obowiązywały suknie wieczorowe albo fraki, a w salonie do późnej nocy tańczono wykwintnego poloneza i menueta profesor był dobrym znajomym ojca mężczyzny a kilka razy w willi sednera odbywały się też spotkania stowarzyszenia oczywiście dzieci nie miały